Cześć wszystkim, znowu posiadam dalszy ciąg Arkanum. Dobra, bierzmy się do roboty. Zobaczmy. Tutaj jest skarb, całkiem blisko, nie będziemy musieli daleko iść. Tu też jest Wuriden. I gdzieś tam na północy jest ta rodzina. Okej. Ubijmy kotka. Okej. No i gdzie jest ten skarb? Gdzieś tutaj. Wiecie co, poczekam sobie do rana. Będzie lepiej widać. Okej. Jakieś małpeczki się tu przypłętały. Spoko. I co robić? Okej. Czy coś jeszcze tu jest? Chyba nie. Okej. Tak, przydałaby nam się łopata. Chyba nie mam żadnej przy sobie. Raczej nie. Okej, no to będziemy musieli się cofnąć do Tarantu. Po łopatę. Zdecydowanie będziemy musieli. Dobra. Skarb żelastego pita może poczekać. Mógłbym powiedzieć, gdyby nie fakt, że właśnie ubiłem małpę, które go broniły. A z pewnością wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Nie ma się co martwić. Dobra, i pewnie będę musiał poszukać jakiegoś handlarza śmieciami. W końcu kto inny sprzeda mi w Tarancie łopatę? Siema. Tak, to ten handlarz wódką. Brandy, czy czymkolwiek innym. Skrypty. Masz łopatę? Nie widzę, żeby miał łopatę. Ma buławę potępionych, ma buławę zdrady, ma chłodną tarczę, ma jadowite szaty, ale nie ma łopaty. Dobra, poszukam kogoś innego. Nie tutaj. Sklep wielobranżowy. Ma tą łopatę? O, ma tą łopatę, świetnie. Okej, miecz łupieżców. Po co ja coś takiego chciałbym podnosić? Tak. Musiałem przez przypadek kliknąć. Rada walczy z gryzoniami. Nie mamy ciekawszych tematów na stronę główną. Prawda, jakość tarenckiego pisma chyba nie jest aż tak duża. Dobra, skoro muszą pisać o gryzoniach. Ne, dobra, zresztą. Ich sprawa, co sobie piszą. Nie, że ja to muszę czytać. Dobra, wracamy się z łopatą. Przy okazji podziwiamy trochę samobójcze skłonności lokalnej fauny. Fauny, tak? Nie mylę fauny i flory, prawda? Dobra. No to... Okej, jeszcze... Pomieliśmy parę góry, co jest haniebnym zaniedbaniem, które właśnie naprawimy. A, trafił przywalić tę gorylę.
O, złoty niedźwiedź. Śliczny. O, większe coś tam. Śliczne. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy do ubicia? Może. Ale nie w najbliższych okolicy. Okej, tryb walki nie chce wyjść. Więc może coś mnie jeszcze... Patrzy na mnie złym okiem. Kolejny złoty niedźwiedź. Okej. Dobra. Mamy łopatę. Więc... użyjmy magicznych mocy łopaty do nasterta śmieci. Okej. Nie będzie nam już potrzebna. Srebrne klamry do butów. Yeah! Skarb. Oraz skarb przelastego pita. Ciekawe ile jest wart. Nie wiem, nigdy się nie dowiem. O, wiesz, że potrzebujesz trochę leczenia. Coś jeszcze? Nie. Okej. Dobra, to gdzie jest ta... Tutaj jest. Gospodarstwo Williamsona. Ruszajmy. Takie małe wilczki. To chyba pewnie była ich pierwsza walka w ich życiu. Cóż. Jeżeli obserwowały to ich koledzy, to z pewnością nauczyło ich to, że pierwszą zasadą walki jest odpowiednie dobieranie przeciwników. Okej, kto to tak... Ty, Raven, spudowałaś krytycznie. Trzymaj leczenie. Okej, odkryliśmy Kree. Niegdy wspaniałe miasto zniszczone przez zagładę Kree. Kiedyś tam pójdziemy, ponieważ mamy tam sprawę do załatwienia. Tam jest jeden z ołtarzy, nie będę... dużo gadał. Ale poza ołtarzem jest tam też mnóstwo niemiłych barbarzyńców. Dlatego zajmiemy się tym później. Okej. To pewnie są Williamsonowie. Mogą nie uciekać. Chcę z nimi porozmawiać. Że co? Czy mogę spytać, kim pani jest? Nazywam się Molly Williamson. Miło mi cię poznać, Molly. Masz chwilę? Pewnie. Czego chcesz się dowiedzieć? Co ty robisz, Molly? No cóż, tanio się tu mieszka na tym pustkowiu. Gdyby to, co nam da ocean, szyjemy własne ubrania. Poza tym niewiele nam potrzeba. Klan Williamsonów nigdy nie miał dużo pieniędzy. W każdym razie nie od czasów prapradziadka Jonasa. Właśnie dlatego tu jestem. O czym ty mówisz? Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale... Coś takiego? Słyszałam już dziwne opowieści, słyszałam jeszcze dziwniejsze opowieści, ale twoja je wszystkie przebija, panie. Pomyśleć, że duch tego pirata chce naprawić krzywdy wyrządzone prawie 200 lat temu. Tak, dosyć trudno w to uwierzyć. Więc przyniosłeś mi ten stary skarb i sprzączki? Tak, masz. Dziękuję. Chyba stary żylasty pit nie jest do końca taki zły. Do widzenia, panu. Okej, pójdę już. Ciekawe... Oczekiwałam trochę większej eksplozji euforii po wygraniu w Totka. Właśnie chyba tak się powinna czuć, tak? No nie wiem, jaka była dokładna wartość tego skarbu, ale domyślam się, że była duża. Ta... Klan Williamsonów jest znany z dużego opanowania, jeżeli chodzi o ich emocje. Te... ...ta ich rodzinna przypadłość. Dobra, idźmy dalej. Do Voriden. Wow. A to naprawdę dużo fauny. Trzeba to zaradzić na tym. Po prostu chyba za mało odwiedzaliśmy te tereny i po prostu dlatego to tyle rzeczy żyje. Okej, siema, ogru. Jest jakiś kapłan. Nie z kapłanem chcemy pogadać, ale on nie chce pogadać z nami. Okej, tu jest jakiś duży kamień. Jest ołtarz. Przeczytajmy sobie. Chwila. Widzisz pozostałości jakichś starych napisów, ale ołtarz jest zbyt zrujnowany, abyś mógł coś więcej odczytać. Tutaj jest też jakiś... chyba właściwy ołtarz. Ale chyba nie możemy z niego skorzystać.
Ciekawe dlaczego. O co chodzi, bracie? Witam, czy mogę spytać, z kim mam przyjemność? Nazywam się Edwin Wallows. Jestem kapłanem zakonu Halsiona. Tu, w Worten. Czy mogę ci dziś pomóc? Miło cię poznać, Edwinie. Masz chwilę na rozmowę? Oczywiście. Edwinie, opowiedz mi o tej świątyni. Starożytna świątynia, przyjacielu, jest poświęcona bogowi Halicenowi. Cokolwiek, jakiemuś bogowi. Dawno temu było wielu bogów, a każdy z nich symbolizował jakąś cnotę. Każde uwierzenie wybierał swoich bogów, a religia była bardzo ważną sprawą. Wszystkich bogów stworzył praojciec, który rządził nimi wszystkimi i dbał, aby żaden nie stał się ważniejszy lub potężniejszy od innych. Uważnie pilnowano tej równowagi i żadna religia nie była ważniejsza od innych. Co się stało? Sądzę, że po prostu natura wszechrzeczy zasadza się i na zmianach. Pojawiła się religia Panari, mówiąca o nas, rodzinie jego mądrości. Ta religia była znacznie prostsza, pozwalająca na znacznie więcej. Starzy bogowie są inni. Pomimo jednak, że ich głos jest cichy, wciąż go słychać. A i oni wysłuchują tych, którzy do nich się zwracają. Członkowie zakonu Halciona wciąż czczą boga Halciona. Mam kilka pytań. Czy mogę złożyć ofiarę? Nie, przykro mi, ale nikt nie złożył prawdziwej ofiary od prawie 200 lat. Dlaczego? Dwa wieki temu żył zły pilot nazywający się Żylasty Pit. To był diabeł wcielony. Żeglujący po morzach Arkanum popełnił każde możliwe przestępstwo, oszustwo i świętokradztwo. A pewnego dnia rzucił kotwicę na zachód stąd i znalazł naszą małą wioskę. Właśnie dlatego tu jestem. Co masz na myśli? Skąd mogłeś wiedzieć o naszym ołtarzu? To długa historia, ale bla 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 bla. No cóż, muszę przyznać, że w całym moim życiu nic takiego nie słyszałem. Duch samego Żylastego Pita, próbujący naprawić wyrządzone krzywdy. Mnie też niezwykle zdziwiła ta historia. A więc, jesteś tu, żeby naprawić ołtarz? Tak, co mam zrobić? To nie takie proste, jak się wydaje. Tworzenie ołtarzy jest obwarowane bardzo konkretnymi zasadami, których trzeba się trzymać. Na przykład jakimi? Po pierwsze, kamień na ołtarz musi przychodzić ze starożytnego, krasnoludzkiego kamieniołomu Torina. Droga nie należy do bezpiecznych, a sam kamieniołom nawiedzają potwory i złe istoty wszelakich maści. Jesteśmy prostymi ludźmi, nikt z nas nie przeżyłby takiej podróży. Okej, mogę w czymś pomóc? To się może udać. Kamień, którego potrzebujemy, będzie duży i ciężki. Jeżeli nie posiadasz wyjątkowej siły, to sugeruję, żebyś poszukał Murga. To który pracuje w okolicy. Może ci się przydać. Dobra, gdzie znajdę kamieniołom Torina? Kamieniołom Torima znajduje się na zachód stąd, blisko podnóży gór kamiennych. Powinieneś tam znaleźć właściwy kamień. Żyjemy w ubóstwie, więc nie mogę ci zaoferować nic w zamian, oprócz naszej wdzięczności. Nie spodziewał się nic więcej, zrobię to. Ogromnie dziękuję za twoją pomoc. Znajdź Murga, jeżeli chcesz, żeby ci pomógł. Życzę ci powodzenia, niech Halcyon cię błogosławi. Okej, zobaczmy, czy ten Murg zechce się do nas dołączyć. Kapłan powiedział, żebyś poszedł tu mi pomóc. Chcę, żebyś dla mnie przeniósł. Dobra, przyłączysz się? Okej, nie mam już miejsca na drużynę. Damit. Dobra. Limit towarzyszy 5. Mógłbym w sumie wywalić Jormunda. Ale w sumie nie wiem, czy będzie potrzebny mi w sumie ten Murgo. Ten kamień nie jest aż taki ciężki za bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chwila, mam 7. Gdzie jest pies? Pies nie powinien się liczyć do limitu towarzyszy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7. A plus 2 mam chyba z mistrzostwa, czy ekspertyzy w perswazji. Wiecie, spróbujmy tak zrobić. Czekaj. Przełączysz się? Nie, dalej się nie chcę przyłączyć. Więc to nie zadziała. Okej, dobra, nieważne. Spróbujmy zrobić to bez Murga. Może nie będzie problemu. Nie, damy sobie radę. Z pewnością wszystko będzie dobrze. Dobra. Więc...
Gdzie są te kamieniołomy? Szare góry. A gdzie są te kamienne góry? Jest. To będzie kawałek podróży. Jeżeli będę musiał się wracać po tego orka, no to cóż, trudno. Trudno. Zdarza się. Ciekawe, że ty zawsze Raven pierwsza startuje do walki. Co tam? Duży kamulec dla nas. Co to jest? Damy sobie radę. Mamy w końcu 11 punktów siły. Jesteśmy byle pierwszym lepszczem, no. 11 punktów to chyba coś, musicie przyznać. Dobra. Na miejscu pewnie też będzie troszkę zabawy. Więc to będzie troszkę ciekawszy odcinek niż poprzedni. Okej, jesteśmy w połowie drogi do poziomu. Co jest miłe. Okej. Dobra, czekam do rana. Nie lubię patrzeć, jak moi towarzysze ciągle podłują. Okej, mamy tutaj troszkę. Okej, większy goryl zgniatacz czaszczek. W sumie możemy troszkę podezintegrować. Nie, to jest tu duże niepiórno. Mam dezintegrację? Mam dezintegrację. To możemy troszkę dezintegrować. Puff. Wow! Wiedziałem, że to ma jakieś obrażenia. Najdoczniej, żeby zachować system, musieli wprowadzić jakieś teoretyczne obrażenia. Okej, będzie też parę trupów do splądrowania. Okej. Życzę sobie jeszcze jedną dezintegrację dla zabawy. Okej. To wszystkie te dzikie, nieokrzesane, śmiertelne potwory, których mówili? Chyba tak. Dobra, jakiś elf tutaj był? Magiczny sztylet wezmę sobie. Ponieważ czemu by nie? O, miał jakiś niezidentyfikowany łuk. Przyjrzę się jemu. Wygląda ciekawie. Okej, i gdzieś tu jeszcze był drugi koleżka. Ktoś mi go zasłania pewnie. Gdzieś widziałem go. Gdzieś tutaj? Nie. Dobra. Mam miejsce na ten kamulec? Nie mam miejsca. No to ktoś mi podtrzyma ten łuk. Czy mam teraz miejsce na kamulec? Nie mam. To jeszcze zrobię tak. Ktoś jest ranny? Nie. Jedrzyk, trzymaj to. Dalej nie mam miejsca. Nie, chwila, chwila, chwila. Jeżeli trzymaj to. Problem. Dobra. No to po kolei. Jeżeli trzymaj wszystko. Pierścień cieni. Tylko proszę nie na... Nie nakładaj go, proszę cię. Dobra, teraz mam miejsce? Nie mam miejsca. Że po prostu to chodzi o wagę. Dobra, to robię więcej miejsca. Czyli trzymaj więcej rzeczy.
Ciach, 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 ciach. Teraz zmieści się? A co gdybym jakieś cięższe przedmioty poddawał? Jaki mam maksymalny udźwig? 5500, to myślę, że... zdecydowanie powinno wystarczyć. Po prostu potrzebuję więcej miejsca. Dobra, no to Virgil. Trzymaj więcej rzeczy. Czy taki duży ten głaz? Tak! Mamy go! W końcu! Uff! Okej. Okay. Dobra. Nie tędy, nie tędy. Z powrotem do Woliden. Mam nadzieję, że podczas losowych walk po drodze Virgil nie zużyje wszystkich przedmiotów, które mu dałem. Byłoby miło z jego strony. Bardzo miło. Ale mamy głaz. Całkiem spory. Powinno im starczyć na parę ołtarzy. Tak myślę. Sobie zrobią na zapas, czy coś w ten deseń. Na wypadek, gdyby coś kolejni legendarni piraci zamierzali odwiedzić ich wioskę. Dobra. Już jesteśmy prawie na miejscu. Proszę cię, Raven, nie upuszczaj swojej broni. Poniosła się z powrotem? Tak. Okej. Okay. Na pewno podniosłaś wszystko? Mam nadzieję. Nie chcę zostawiać przedmiotów ze sobą. Okej, dobra. Wróciliśmy. Mamy głaz. Więc zaraz będziemy mogli naprawić ołtarz i wziąć się za trzecie zadanie. Ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!